Spóźnione deklaracje. Kosztowna estetyka. Ważny jubileusz. Po wyrzuceniu do domowego pojemnika większość z nich trafia zwykle tu, na wysypisko. Śmieci, bo o nich mowa, mogą być lepiej wykorzystywane dzięki wchodzącej w życie z dniem 1 lipca nowej ustawie o gospodarce odpadami. To czy i w jakiej ilości będziemy segregować odpady, należy zadeklarować na specjalnie do tego przygotowanym arkuszu. Mieszkańcy bardzo ładnie wywiązali się z obowiązku, nieliczni jeszcze nie złożyli deklaracji. Mamy zidentyfikowane te osoby, tych właścicieli i będziemy do nich wysyłać wezwania. Ale obowiązek ten spoczywa również na firmach i instytucjach publicznych, a te w większości wciąż nie złożyły stosownych dokumentów. Tylko 1200 osób, 1200 firm zadeklarowało nam wysokość opłaty, jaką chcą wnosić za odpady. Tylko, bo tych, którzy terminu nie dotrzymali, jest w Jaworznie dwukrotnie więcej. Mimo, że termin upłynął, warto jak najszybciej zgłosić się do Wydziału Gospodarki Odpadami na ulicę Inwalidów Wojennych 5. Jeżeli ktoś nie przyjdzie, no to już, mówię, rozpoczęliśmy proces wzywania takich przedsiębiorców. Będziemy prowadzić postępowanie administracyjne i w drodze decyzji administracyjnej naliczymy opłatę. Także myślę, że szkoda czasu na całe postępowanie, lepiej przyjść, złożyć deklarację i mieć z głowy. A śmieci warto segregować, co pozytywnie wpływa nie tylko na stan środowiska naturalnego, ale również na wysokość wnoszonych za ich wywóz opłat. Filozoficzne sentencje, wyznania najszczerszych uczuć czy przykłady plastycznego talentu mogą mieć też negatywny wydźwięk, zwłaszcza jeżeli są po prostu aktem wandalizmu. Często wydawałoby się takie drobne rzeczy jak wybite szyby, graffiti, uszkodzone wyłączniki światła na klatkach schodowych. W budynkach czy publicznych toaletach administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych zdarzają się też większe usterki. Jak w Szakowej w jednym z naszych budynków, gdzie osoby zajmujące się zbieraniem złomu, które po prostu wyrwały ze ścian całą praktycznie instalację elektryczną. A tego typu kolekcjonerskie zapędy nie tylko psują wizerunek miasta, które jest przecież wspólnym dobrem nas wszystkich, ale również pożerają sporą część miejskiego budżetu. Koszt tych wszystkich napraw dewastacji szacunkowy oraz koszt już napraw wykonanych to jest ponad 40 tysięcy złotych. Więc wydawałoby się drobne uszkodzenia, jednak kosztują nas wszystkich. Dlatego apelujemy do mieszkańców o to, by widząc niewłaściwe zachowania w przestrzeni miejskiej, informowali odpowiednie służby, które zadbają, by miejsce naszego zamieszkania było po prostu normalne. Znakomita zabawa przy muzyce, jedzenie i oczywiście prezenty to składowa każdego balu urodzinowego. Tym razem jubileusz obchodziła bardzo ważna jaworznicka instytucja. 20-lecie warsztatu terapii zajęciowej oraz 50-lecie organizacji, która prowadzi warsztat terapii zajęciowej, mianowicie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Widząc uśmiechy na twarzach podopiecznych, trudno nie docenić roli, jaką placówka odkrywa w Jaworznie, co podkreślił uczestniczący w wydarzeniu pierwszy zastępca prezydenta miasta, Dariusz Starzycki. W naszym mieście wsparcie dla osób niepełnosprawnych jest zorganizowane, myślę, na bardzo wysokim poziomie, ale cieszę się również z tego powodu, że tak wspaniali ludzie zajmują się wsparciem dla tych osób i pracą na rzecz tych osób. A dla nich warsztaty terapii zajęciowej to drugi dom i często szansa na uczestnictwo w jakimkolwiek życiu społecznym. Bez żadnego dopingu umieją stanąć, bawić się i cieszyć się tym, co mają. Czego wielu z nas mogłoby się od nich nauczyć.